Halo, halo, witajcie, witam serdecznie na kolejnym turkusowym śniadaniu. Dzisiaj będziemy mówić o Impact Investingu. Jesteśmy tutaj gośćmi w biurze Unity Group we Wrocławiu. Jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, to powiem kilka słów o samej naszej organizacji, o turkusowych śniadaniach i o turkusowych organizacjach, bo o co tutaj chodzi? Są to firmy, które pracują inaczej. Wyróżniają się takimi trzema filarami. Pierwszy to jest samoorganizacja, drugi to jest pełnia, czyli bycie autentycznym, i trzeci to jest pracowanie z większym sensem, tak? Z jakimś sensem konkretnym, nie dla pieniędzy, czyli jeżeli mamy samochód przykładowo, to nie jeździmy z stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy. I tak samo jest w tych organizacjach. Pieniądze są, bo muszą być, żeby to wszystko działało, ale one nie są celem w samym sobie. I dzisiaj bezpośrednio będziemy właśnie odwoływać się do tego filaru turkusu i to zaraz przejdziemy dlaczego. A jeszcze krótko o naszej społeczności, o turkusowych śniadaniach. Zaczęliśmy już chyba 5 lat temu we Wrocławiu właśnie. Teraz już jesteśmy w kilku miastach. Ostatnio też mieliśmy turkusowe śniadanie na szlaku, na żywo się spotkaliśmy w górach. Także zapraszam serdecznie do obserwowania tego, co robimy i do dyskusji też, bo będziemy dzisiaj też dyskutować o pieniądzach dla takich organizacji. I tutaj już nasz gość Wojtek Mróz już go pokazuje. Witaj Wojtku, cześć. Cześć, witajcie. Jak rozumiem, mam nadzieję, że mnie wszyscy słyszą. Tak, myślę, że tak. Ja cię słyszę bardzo dobrze, więc myślę, że wszyscy też. Jakby ktoś nie słyszał, to piszcie, będziemy działać. Okej, pozwolicie, że ja bym chciał pokazać wam prezentację, którą mam, udostępnić. Jeszcze potrzebuję sekundę, bo widzę, że tutaj proszą mnie o zgodę. No, jak jest jakiś problem techniczny, to ja mogę odpalić od siebie, także spoko. A, no to jak możesz, to... To już odpalam. I jesteś. Okej, słuchajcie, ja powiem o impact investingu jako kategorii, ale ją tak szerzej osadzę w tym, co robię teraz, a mianowicie jakby współpracuję od ponad 2 lat z taką organizacją międzynarodową, która się nazywa Ashoka, ale też z trzecim sektorem na wielu poziomach. Jakby rozumiem ten ekosystem nieco szerzej i postaram się wam to zarysować z różnych perspektyw, ale w dużym stopniu też po to, żebyśmy mogli sobie później podyskutować i żebyście mieli więcej kontekstu. Przez to, że sam nie klikam, to będę, Łukasz, prosił ciebie, żebyś przerzucił slajd. Okej. Powiem o Ashoce i powiem o sobie trochę w tym momencie. Ashoka to jest organizacja, która funkcjonuje już 40 lat w 90 krajach i zasadniczo jest największą na świecie siecią przedsiębiorców społecznych. Przedsiębiorca społeczny to jest osoba, która podobnie jak w takim rozumieniu powszechnym zakłada jakiś rodzaj przedsięwzięcia, bo chce rozwiązać jakiś problem społeczny i w sposób przedsiębiorczy do tego podchodzi. I taka różnica, którą ja kiedyś poznałem najprostsza, czym różni się jakby przedsiębiorca zwykły od przedsiębiorcy społecznego, jest taka, że ten pierwszy w dużym stopniu jest zainteresowany, żeby tworzyć pewnego rodzaju patenty, dzięki którym on cały czas będzie mógł zarabiać na rozwiązaniu, na produkcie, na usłudze, który wymyśli. Z drugiej strony taka u podstaw motywacja przedsiębiorcy społecznego w dużym stopniu jest taka, że go motywuje problem społeczny, który chce rozwiązać i takim ultimate goal, do którego dąży, to jest, żeby tego problemu nie było, więc w pewnym sensie, żeby to jego rozwiązanie, które wymyśli, maksymalnie dużo osób naśladowało i jeżeli tak naprawdę on się osiągnie sukces, no to tego problemu nie będzie. On jakby w pewnym sensie nie będzie miał pracy i będzie mógł przejść do rozwiązywania następnego problemu społecznego. Jest jakaś taka dystynkcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą społecznym, o tym trochę więcej powiem. W Ashoce wśród tych 4000 przedsiębiorców społecznych jest wielu, które ma turkusową organizację. Wy jesteście w temacie głęboko, więc bardzo często, podam jeden przykład, jest osoba, która w Skandynawii prowadzi jedną z największych na świecie sieci pielęgniarek
O tym było w wielu książkach o luksusowych organizacjach i właśnie ta osoba, nie chcę przekręcić nazwiska, więc w międzyczasie być może znajdę, do tego wrócimy. No to jest osoba właśnie, która jest między innymi Ashoka Fellow i sama Ashoka jest też w dużym stopniu organizacją turkusową, o czym też możemy sobie porozmawiać, w jaki sposób my wewnętrznie podejmujemy decyzje, jak wygląda nasza struktura jako Ashoki. My jesteśmy dosyć wpływowym NGO-sem, według NGO Advisor piątym najbardziej wpływowym NGO-sem na świecie. Ja do tego NGO-su jak trafiłem dosyć przypadkowo, można powiedzieć. Przez ponad 15 lat pracowałem albo w Venture Capital, będąc odpowiedzialnym za inwestowanie w startupy, albo z perspektywy spółki doradczej, która gdzieś łączyła fundusze inwestycyjne i startupy. Więc zawsze byłem gdzieś blisko przedsiębiorców i ich projektów. Natomiast mniej więcej 2,5 roku temu część projektów startupowych, w które też byłem zaangażowany jako anioł biznesu, z nich wyszedłem i zastanawiałem się, czy jestem w stanie wspierać przedsiębiorców, ale właśnie takich, którzy w swoich modelach biznesowych czy w swoich powodach funkcjonowania rzeczywiście chcą w jakiś sposób pozytywnie wpłynąć na świat i zrobić coś dobrego. I ja sobie odpowiedziałem wtedy na pytanie, że rzeczywiście angażując moją energię i mój czas, to jest coś, co bym chciał robić i bardzo przypadkowo trafiłem właśnie na Ashokę, o której wcześniej nie słyszałem i właśnie usłyszałem tą historię związaną z przedsiębiorcami społecznymi. Też, żeby trochę przybliżyć do tych przykładów przedsiębiorców społecznych, trochę wam podam, jak możemy przejść dalej. Takim jednym z najbardziej znanych osób, która promuje przedsiębiorczość społeczną na świecie, jest profesor Muhammad Yunus. On jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla i wymyślił koncept mikropożyczek. Jego celem była walka z ubóstwem na świecie. No i model polegający na tym, że właśnie kraje trzeciego świata finansujemy bardzo dużą ilością pieniędzy i w ten sposób te pieniądze w jakimś sensie walczą z ubóstwem. On to trochę skonfrontował z takim podejściem, to może zobaczmy, że wśród tych osób mogą być osoby właśnie z postawami przedsiębiorczymi i być może lepiej jest im dawać finansowanie na to, żeby zakładali mini działalności i rzeczywiście te osoby mogą się uniezależniać od jakby w ramach swoich lokalnych społeczności i dzięki temu tak naprawdę to ubóstwo będzie się zmniejszało. A kategoria osób, które on chciał finansować, no to były osoby, które nie chciały, jakby żadne instytucje finansowe nie były przygotowane, ani też nie chciały ze względu na liczenie zdolności kredytowej wspierać takiej kategorii osób. Dla przykładu to są na przykład w Indiach, jak byliście, no to są rikszarze i jakby większość tych rikszarzy funkcjonowała w takich korporacjach rikszarskich, że był jeden właściciel i on dawał no, kilka dolarów dziennie czy tygodniowo tym osobom, no i one wcale nie wychodziły z tego ubóstwa i to im pozwalało jakoś na bardzo niskim poziomie funkcjonować i tak naprawdę jakby w ramach rozwiązania, które tutaj zostało zaproponowane, no to teraz kogoś było stać, żeby kupić własną rikszę, uniezależnić się i tak naprawdę zarabiać dużo, dużo więcej, jakby prowadząc to po prostu jako taki mini przedsięwzięcie własne. No i na dobrą sprawę no miliardy już euro, dolarów zostało w ten sposób zainwestowane. I oczywiście na jednym przedsiębiorstwie społecznym często, czy na pomyśle, na rozwiązaniu budują następni. Ten koncept mikropożyczek został bardzo mocno zaadoptowany, już wiele różnych instytucji finansowych na świecie je wykorzystuje. A z takich ciekawostek właśnie przejdziemy do następnego slajdu. Matt Flannery to jest twórca takiego projektu Kiva.org. I on w dużym stopniu zaadoptował koncepcję mikropożyczek, natomiast finansowanie już nie pochodzi od podmiotów finansowych, ale pochodzi od osób fizycznych. I to jest taki crowdfunding mikropożyczkowy.
Będąc na Kiwa.org można zainwestować już od $25 bodajże, właśnie wybierając sobie jakieś ciekawe, małe mini przedsięwzięcie kogoś praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, właśnie polegające na tym, że można komuś sfinansować czy likrze, czy zakup przykładowo jakichś zwierzaków, które też jakby mogą pomóc komuś funkcjonować w ramach rodziny. I super ciekawa rzecz, i super ciekawa statystyka jest taka, że spłacalność tych mikropożyczek i dokładne informacje są dostępne właśnie na portalu Kiwa.org, to jest ponad 95%, więc ponad 95% osób, które w ten sposób pożycza na budowanie swoich małych przedsięwzięć przedsiębiorczych, oddaje te środki, co jest na tyle niezwykłe, o czym można sobie przeczytać w wielu wywiadach Mata, że ci ludzie się w ogóle nie spodziewają, zdając gdzieś tam $25 czy $100, że kiedykolwiek dostaną te pieniądze z powrotem. Wyzwaniem biznesowym w Kiwa.org było właśnie, co robić z tymi środkami, po które później się nikt nie zgłaszał i w jaki sposób je reinwestować. Natomiast tam w tym modelu 100% środków, które ja czy każdy z was może przeznaczyć, jest podawane dalej. Przejdźmy dalej. Łukasz. Mel Young, też bardzo ciekawa osoba. On założył biznes, który się nazywa Mistrzostwa Świata Homeless World Cup. Mistrzostwa Świata właśnie w piłce nożnej dla osób bezdomnych. I też chciał rozwiązać temat związany z bezdomnością. No i zastanawiał się, z jakiego powodu większość tych osób, jeżeli dostanie pieniądze, dostanie pracę, to wcale to nie jest takie rozwiązanie sustainable i większość tych osób wraca na ulicę, albo dzieciaków z sierocińców też jak się kończy ten okres, gdzie są w placówkach, no to znowu wracają na ulicę. I wymyślił proste rozwiązanie polegające na tym, że to postarajmy się wykorzystać sport i zaangażować te osoby, żeby one tworzyły drużyny i rzeczywiście na początku jedna ulica z drugą ulicą, później jedna dzielnica z drugą dzielnicą, miasto z miastem, a później kraje między sobą rywalizowały w ramach piłki nożnej i nagle się okazuje, że te osoby będąc w drużynie czują odpowiedzialność za pozostałe osoby. Jak są w drużynie, to mają kibiców i nagle wszyscy się zaczynają nimi interesować. I co się okazało, że ponad 60% osób angażujących się właśnie w te rozgrywki już nigdy nie wracało do bezdomności. A osób rocznie, które bierze udział w różnych, na różnej skali w rozgrywkach Mel Younga, no to jest ponad 250 tysięcy osób na całym świecie. Z ciekawostek też powstał film w Polsce z Dorocińskim bodajże, który też właśnie traktuje o futbolu bezdomnych. No i oczywiście tam też wiele ciekawych historii było, między innymi jeden z piłkarzy Manchester United został właśnie zeskautowany w ten sposób, bo brał udział w takich rozgrywkach Mela Younga. Idźmy dalej. Nie chcę mówić tylko i wyłącznie o zagranicznych osobach, które właśnie łączą w pewnym sensie przedsiębiorczość z rozwiązywaniem problemów społecznych. Często też jakby działając w ramach organizacji turkusowych, na pewno nie tak hierarchicznych, jak mamy przykład w wielu innych biznesach, ale z takich polskich fajnych osób, które warto jest obserwować, jest Maciek Podyma. On założył Fundację Łąka. No i jego rozwiązanie w wielkim skrócie polega na tym, że chce zamieniać trawniki, które są i w naszych domach, i na poziomie wielu też obszarów zarządzanych przez samorządy, ale też przez różne korporacje, i zamieniać je po prostu na łąki kwietne. Z kilku bardzo prostych, ale super ważnych powodów. No po pierwsze, kwestia związana z wodą. I inna jest gospodarka wody wokół właśnie łąk kwietnych i trawników. No łąk kwietnych nie trzeba podlewać, trawniki trzeba podlewać. Nie trzeba ich kosić. Łąkę kwietną kosi się raz czy dwa razy w ciągu roku, trawniki dużo częściej, więc jakby mamy temat spalin. Mamy temat bioróżnorodności, bo dzięki łąkom kwietnym owady są w stanie
funkcjonować, zapylać i dbamy o bioróżnorodność. No jest jeszcze temat smogu, że są mieszanki kwietne, które ten smog efektywnie absorbują. W taki prosty sposób, ten sposób, że teraz w trzech modelach B2C, B2B, B2G, czyli dla klienta indywidualnego, dla biznesów i dla samorządów, sprzedaje łąki kwietne, no i jest w stanie funkcjonować, zarabiać, a jednocześnie jakby robić dużo dobrej roboty. Przejdźmy dalej. Jeszcze jeden ciekawy przykład, tym razem nie Polaka, a Niemca, Andreas Ecke. Jego projekt Generation Forest polega na tym, że sadzi trzy generacje drzew, najmłodsze, po pewnym czasie większe, po pewnym czasie największe i dzięki temu tworzy taki ekosystem, że nie wycina lasu do zera, tylko zawsze są dwie generacje, które rosną, a wycina część drzew, które są najstarszymi i jednocześnie jest w stanie jakby dzięki temu sadzić nowe lasy. Te lasy tak naprawdę, czy jakby cała gospodarka związana z drzewem, która na świecie funkcjonuje, no to on jest w stanie zasilać w taki sposób, nie zmniejszając płaci leśnych, a całość też finansuje w taki ciekawy sposób, że de facto osoby indywidualne na całym świecie mogą inwestować właśnie w ramach takich małych pożyczek i za pieniądze, które Kowalski de facto może przekazać, ja jako Wojtek Mróz mogę wysłać 100 euro i za te 100 euro on posadzi x drzew, no i te x drzew w odpowiednich pokoleniach później też będzie na siebie zarabiało z powrotem, bo najstarsze on sprzedaje i znowu jest w stanie i dobrze służyć światu i jednocześnie zarabiać. Przejdźmy dalej. I takich osób na całym świecie, i tutaj powoli będę wychodził poza Ashoki jako takiej, w Ashoce jest ponad 4000 różnych modeli funkcjonowania takich osób. Przejdźmy dalej. I trochę to podsumowanie, jakby czym się różni przedsiębiorca od przedsiębiorcy społecznego jako pojęcie, bo to są osoby, które z perspektywy mindsetu i sposobu funkcjonowania są bardzo, bardzo podobne. Często biorą ryzyko na siebie, zarządzają tym ryzykiem, budują organizacje, myślą innowacyjnie, szukają innowacji na rynkach, ale coś, co jest super istotne, no to oni są w dużym stopniu zakochani w problemach, które chcą rozwiązywać, a niekoniecznie w swoich rozwiązaniach. Ich rozwiązanie nie musi być najlepsze, natomiast jeżeli na koniec dnia uda im się rozwiązać dany problem, no to jest największa nagroda z ich perspektywy. I też Ashoka chyba była pierwsza na świecie, która ten termin social entrepreneur wprowadziła i też jakby dzisiaj jest wiele organizacji na świecie już, które wspiera przedsiębiorców społecznych, lokalnych, globalnych. Też jak będzie czas, no to możemy później o kilku innych też porozmawiać. Przejdźmy dalej. I powiedziałem wam o jednej kategorii właśnie przedsiębiorcy społecznego, a teraz wam chciałbym pokazać trochę taki landscape różnych, przez pryzmat różnych form inwestowania, w jakie też kategorie wchodzimy i przedsiębiorca społeczny może jakby w wielu tych kategoriach funkcjonować i w wielu, wielu modelach. I to jest graf, który często pokazuje, gdzie mamy po dwóch stronach rzeczy, które najbardziej znamy. Po lewej stronie takie tradycyjne inwestowanie, gdzie to, co mnie interesuje, to po prostu stopa zwrotu, którą chcę osiągnąć na inwestycji, a najbardziej po prawej charity, gdzie ktoś daje swoje środki jakiejś organizacji pozarządowej w 100% charytatywnie, no i tak naprawdę jakby wie, że zwrotu tych środków nie dostanie i to, co się przede wszystkim liczy, no to impact, który zrobi, czyli na ile organizacja, którą wspiera, no efektywnie jest w stanie robić pozytywną zmianę. I mamy tak naprawdę dwa bieguny od tradycyjnego inwestowania tylko pieniądze, po filantropie tylko impact. No i natomiast świat tak nie wygląda i powiedziałem wam o kilku modelach, gdzie ten kapitał może krążyć i realizować jedno i drugie, czyli łączyć impact i łączyć możliwość angażowania środków finansowych
taki sposób zwrotny. I tych kategorii jest kilka, przez nie sobie szybko przejdę. Mamy inwestowanie tradycyjne, mamy też, idąc od lewej w prawo, takie inwestowanie, które nazywamy social responsible investing. To social responsible investing no często polega po prostu na tym, że wyłączamy z inwestycji jakieś kategorie, typu nie inwestujemy w spółki, które produkują alkohol, albo tytoń, albo hazard, albo broń. I w większości już świat idzie w takim kierunku, że rzeczywiście większość funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na rynku jest social responsible, nie inwestuje, ale to jeszcze jest daleko od czynienia dobra. Następną kategorią jest sustainable investing, czyli inwestowanie odpowiedzialne, gdzie już zwracam uwagę na środowiskowe konsekwencje inwestycji, które robię i spółek, w które inwestuję, biorę pod uwagę jakby społeczne uwarunkowania biznesów, w które inwestuję, na przykład tematykę związaną z różnorodnością wśród pracowników danych spółek, biorę pod uwagę ład korporacyjny. Różnice między ESG i Impact Investing wam szczegółowo za chwilę opowiem, ale rzeczywiście tutaj już zwracam większą uwagę na temat na przykład odpowiedzialności odbiorców, dostawców i cały czas realizuję stopę zwrotu, ale jednocześnie też patrzę na dodatkowe elementy. No i w środku tutaj wchodzimy właśnie w kategorię Impact Investingu. I ten Impact Investing, no to mam już dwa cele, które chcę osiągać przy każdej inwestycji, to chcę osiągać stopę zwrotu, ale chcę też intencjonalnie, i to słowo intencjonalnie jest super ważne, realizować cele impaktowe. I w tym momencie projekt, który chcę realizować, musi odnosić się do rozwiązania albo jakiegoś problemu społecznego, albo środowiskowego, musi go mierzyć. Ja też z perspektywy KPI-ów, które na przykład jako inwestor daję, no to daję KPI-e impaktowe, czyli chcę wiedzieć na dobrą sprawę, jak bardzo skutecznie to dane rozwiązanie jest w stanie zafunkcjonować. No i w praktycznym wymiarze, takim inwestycyjnym, nawet venture capital, w którym ja funkcjonowałem właśnie przez większość swojego zawodowego życia, są fundusze impaktowe, czyli taki venture capital dla funduszy impaktowych. No i tam jak ktoś podpisuje term sheet, gdzie w takim tradycyjnym VC KPI-ami są po prostu cele biznesowe i na przykład w przypadku, jeżeli ktoś osiągnie dany cel biznesowy, to na przykład inwestor daje dodatkowe opcje dla założycieli, no to tak naprawdę w przypadku takich właśnie impact investingowych funduszy venture capital w term sheetach, czy w umowach, czy w budżetach normalnie zawiera się cele impaktowe i na przykład właśnie rozliczenia dodatkowe in plus dla właścicieli w momencie, kiedy takie cele impaktowe będą realizowane, bardzo konkretne. Dlatego też te przedsięwzięcia taki impact muszą od samego początku mierzyć. A idąc jeszcze bardziej w prawo, nim przejdziemy do projektów czysto właśnie charity, no to jest jeszcze taka kategoria, która się nazywa venture philanthropy i to venture philanthropy czasem łączy się tylko i wyłącznie z przekazywaniem finansowania bezzwrotnego, ale w dużej mierze jest tam finansowanie na poziomie też czy częściowo grantów, czy częściowo pożyczek, natomiast niżej oprocentowanych niż na przykład pożyczki rynkowe i często się też wiąże z takim wsparciem dodatkowym tych organizacji przedsiębiorczych. I w Polsce też jest kilka organizacji, które właśnie są mniej więcej na poziomie granicy między impact investingiem i venture philanthropy. Takim bardzo fajną organizacją, którą warto jest obserwować, jest Valores. I to jest organizacja, fundusz, który powstał z inicjatywy Ewy Konczal bodajże, która też współzarządzała Ashoką historycznie i ona też zaangażowała inwestorów kapitałowych z Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, właśnie różnych zarządzających funduszy private equity i zrobiła taki fundusz właśnie wspierający różnych przedsiębiorców społecznych w ramach takiego venture philanthropy. Przejdźmy dalej. I wrócę do tego, co powiedziałem, czym się różni ESG od właśnie impact investingu
i firm i impact investing versus ESG. No ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance, to często jest sposób funkcjonowania przedsięwzięć i on w dużym stopniu sprowadza się do tego, że reducing harm, czyli staramy się nie czynić zła, natomiast inwestowanie impaktowe, czy tak rozumianie impaktu, to jest intencjonalne inwestowanie w robienie dobra i w rozwiązywanie problemów. To jest różnica między impaktem i ESG. Przejdźmy dalej. Możemy sobie później podyskutować trochę na temat wielu, ale tych mitów jest bardzo dużo na temat inwestowania w impact i różnych projektów impaktowych. Jednym z takich właśnie największych mitów jest, że ja naprawdę muszę wybierać, czyli jak ja inwestuję w sposób tradycyjny albo inwestuję w przedsięwzięcia impaktowe, no to przedsięwzięcia impaktowe zawsze będą miały niższą stopę zwrotu i coraz więcej badań jest robionych na ten temat, gdzie rzeczywiście okazuje się, że jak ja inwestuję w sposób odpowiedzialny, to ja mogę z jednej strony osiągać skorygowane o ryzyko porównywalne, a niekiedy też wyższe stopy zwrotu, to jest super ważne, ale często też projekty, które są odpowiedzialne społecznie, to z perspektywy inwestycyjnej, one mają mniejsze ryzyko niż tradycyjne formy inwestowania. I z czego to wynika? No w dużym stopniu wynika z tego, że osoby są coraz bardziej odpowiedzialne i to pozytywne zaangażowanie coraz bardziej przychodzi w kierunku mainstreamu i wiele społeczeństw jest w stanie zapłacić nieco więcej za odpowiedzialny produkt, za odpowiedzialną usługę. Tu też były robione ciekawe badania w całym okręgu CE przez Anię Korzeniowską, CE Impact, i które właśnie też między innymi pokazywały, że konsumenci są w stanie płacić więcej za ten rodzaj produktów, co powoduje, że przy kryzysie te projekty też mniej tracą. Mniej tracą, czyli inwestowanie w tego typu projekty wiąże się niejednokrotnie właśnie z mniejszym ryzykiem i potencjalnie oczekiwaną stopą zwrotu wyższą, co oczywiście nie chciałbym, żeby było potraktowane jako generalizacja, że zawsze tak jest, bo oczywiście na tej skali impaktu te różne przedsięwzięcia mogą być w różnym miejscu, tak jak wam pokazywałem wcześniej, nie? I mogą być bardziej w kierunku venture philanthropy i być może są w stanie robić jeszcze większy impact, natomiast ich modele biznesowe jakby nie zakładają tak wysokich stóp zwrotu i na przykład zakładają tylko i wyłącznie możliwe formy finansowania takiego dłużnego, zwracalnego. Natomiast ten mit pod tytułem jak inwestujemy w impact, no to w ogóle nie ma stopy zwrotu albo musimy z niej zrezygnować całkowicie, to jest tylko i wyłącznie mit. Przejdźmy dalej. Takim drugim mitem, z którym ja się często spotykam, że to jest rzeczywiście super niszowy temat w ogóle. Inwestowanie w impact to jest fajnie dla kogoś, kto być może ma już, nie wiem, portfel inwestycyjny 30 różnych spółek i może gdzieś to bardziej jako ciekawostka jest niż coś, co realnie jest coraz popularne i rzeczywiście duże na świecie. I tutaj te słupki, które zobaczycie, jak wartość firm impaktowych rośnie i w ogóle jak też ich ilość przyrasta, trochę takich statystyk wam powiem. Dużo statystyk możecie zobaczyć właśnie, jest takie źródło dealroom.co i od bodajże chyba kilku lat właśnie włączyli tam różne kategorie mierzenia rynku impaktowego na całym świecie. Co kwartał dają prezentacje i w ramach tych prezentacji też dają kategorie właśnie, ile jest wart rynek, ile zostało zainwestowane w poszczególne spółki, ile jest jednorożców na tym rynku, o czym też powiem. I to są już tryliony euro i dolarów, jeżeli chodzi o wartość tych spółek. Coś, co można przy tej okazji powiedzieć i warto, to też spółka impaktowa może mieć w pewnym sensie różne definicje. Z jednej strony taką najprostszą ja wam powiedziałem, czyli oprócz tego, że ja mam cele finansowe, mam też cele impaktowe, natomiast w przypadku tych wszystkich statystyk, które ja tutaj wam pokazuję od Dealroom.co, to są spółki, które modele biznesowe są zaadresowane do rozwiązywania jednego z 17 celów zrównoważonego rozwoju i to jest bardzo ważne, że jeżeli
z ich modelu biznesowego ten cel zrównoważonego rozwoju by wypadł, no to te spółki de facto nie mają prawa funkcjonować. Więc to nie jest jakaś wisienka do modelu biznesowego, tylko większość modelu biznesowego ma być związana z jakimś celem zrównoważonego rozwoju. Tak to definiuje D-Room. Przejdźmy dalej. I od strony kategorii w ogóle w związku z tym, w które z tych celów zrównoważonego rozwoju najwięcej jest inwestowanych środków i najwięcej jest inwestycji, no to zdecydowanie tutaj wygrywa ją tematy związane z klimatem i tematy związane z odnawialnymi źródłami energii. No tam jest w 2021-2022 no było zainwestowanych ponad blisko 70 miliardów euro w te dwie kategorie. Czysta energia i właśnie działania na rzecz klimatu. Przejdźmy dalej. I coś, co też jest ważne i jest jakimś takim mitem, że okej, no to ja mogę zainwestować właśnie w takie jakieś impaktowe przedsięwzięcia, ale to są takie niszowe. Może ja tam nie stracę pieniędzy, bo rzeczywiście dam komuś pożyczkę, może coś tam zarobię, ale to w ogóle jest nieporównywalne z takim inwestowaniem jak prawdziwy fundusze VC i aniołowie biznesu i prawdziwy biznes. Nie? No i jakby to też jest mit, popatrzcie jak przerasta ilość też unicornów impaktowych. Unicorn, dla przypomnienia, no to jest spółka, która ma kapitalizację na poziomie miliarda dolarów. Tych spółek jest 179 i one bardzo szybko przerastają, więc jakby w ramach takich impaktowych modeli można jednocześnie właśnie adresować jakiś cel zrównoważonego rozwoju, robić dobry impact i jednocześnie też te projekty są bardzo wysoko wyceniane, co powoduje, że ja jako inwestor angażując się w takie projekty jestem w stanie jakby też zarabiać. Oczywiście pytanie, czy stopa zwrotu jest najważniejszą kategorią w przypadku decyzji, które ja chcę podejmować. Ja uważam, że niekoniecznie. Ale można robić i jedno i drugie. I tu jest takie trochę obalanie mitu pod tym, że ja muszę wybrać. Ja albo dzisiaj jestem inwestorem i inwestuję tradycyjnie, albo jak już sprzedam swoją firmę, albo będę super zamożny, będę miał 100 milionów, to zacznę robić dobro. I muszę wybrać albo jedno, albo drugie. Albo to zrobię za 10 lat, bo dzisiaj jeszcze muszę robić biznes i w ogóle się nie chcę angażować, nie chcę patrzeć na te projekty impaktowe. No i to jest mit, bo można robić jedno i drugie. Można tak naprawdę i być w tym takim i robić dobro, i zarabiać pieniądze, i jedno drugiego nie wyklucza. Idźmy dalej. Tutaj na szybko jeszcze Daniel zadał pytanie, czy można gdzieś znaleźć listę tych firm, albo przynajmniej przykłady? Tak, Daniel, właśnie dealroom.co to tam wszystkie spółki, które są właśnie w tych kategoriach, no to wszędzie dostaniesz dokładne informacje. Tam też dostaniesz informacje na temat wszystkich rund dużych, które się zadziewały. Nie, to jest taka jakby wywiadownia gospodarcza, która jakby włączyła ten element impaktowy do siebie, więc tam to wszystko znajdziesz. Jest też tam na dole właśnie na poprzednim slajdzie, o, Łukasz już dał. Jeżeli też ktoś z Was byłby zainteresowany, to może dać mi znać, ja też mogę wysłać kilka takich raportów impaktowych, gdzie też tam są linki do poszczególnych zestawień z tymi firmami, jeżeli to nie byłoby takie łatwe do znalezienia. I właśnie w kontekście też rynku impact investingu w Polsce, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak on wygląda, taką osobą w ogóle, która o pozytywnym wpływie bardzo dużo w Polsce mówi już od kilku lat, jest profesor Bolesław Rok z Akademii Koźmińskiego i on rocznie wypuszcza taki raport firm pozytywnego wpływu. Ten raport możecie sobie właśnie wygooglować i od kilku lat powstaje. Najnowszy raport będzie dostępny właśnie w czerwcu, już prawdopodobnie za tydzień, za dwa będzie opublikowany, gdzie profesor Bolesław Rok zbiera wszystkie pozytywne inicjatywy i spółki impaktowe, które jakby stara się na wiele sposobów pozyskiwać, zbierać informacje o nich. W zeszłorocznym raporcie było bodajże 500 organizacji już i spółek, które w tym raporcie zafunkcjonowały, zaistniały.
I to jest jedna inicjatywa, no, polegająca na tym, że rzeczywiście oni mapowali różne inicjatywy i różne projekty, które w Polsce są, natomiast tam nie było finansowania tych projektów. No, fajnie jest być wyróżnionym, fajnie jest być na prestiżowej liście, ale to nie zmienia faktu, że czasem, żeby zrobić coś dobrego, no to trzeba zainwestować pieniądze. Drugą rzeczą, którą się w ciągu kilku lat ostatnich zaczęła zadziewać, to coraz więcej takich akceleratorów impaktowych zaczęło powstawać. Wczoraj bodajże był finał jednego z większych takich akceleratorów, który w dużym stopniu polega na tym, że też przyjmujemy 100, 200, 300 pomysłów na impaktowe projekty. Czasem im pomagamy na ścieżce właśnie w kontekście wyboru modelu biznesowego, w jaki sposób mierzyć impact. No i w takim bardzo podobnym modelu do konkursów startupowych, to później wyróżniamy i mówimy, ok, jakby ten czy tamten projekt są najlepsze. No i często dostają jakąś nagrodę niefinansową, może czasem nagrodę finansową, ale to jest zawsze nagroda. Kilkadziesiąt tysięcy złotych być może. Znowu, często z perspektywy przedsiębiorcy, jak duża część z Was jest, no to my nie zbudujemy dużego przedsięwzięcia naprawdę z ograniczoną ilością środków. Oczywiście to nie jest reguła i generalizacja, bo bootstrapować jakby wiele przedsięwzięć da się, natomiast te akceleratory nie powodują, że jest dostęp do kapitału dla takich impaktowych projektów, co też jest ograniczeniem rynku, czyli innymi słowy, jeżeli ja rzeczywiście chcę pomagać światu i chcę to robić na dużą skalę i moim pomysłem jest też właśnie otworzenie startupu impaktowego, no to jest pytanie, kto we mnie zainwestuje. Jeżeli mam do czynienia właśnie być na fajnej, prestiżowej liście, to jest punkt jeden, uczestniczyć w fajnym akceleratorze, gdzie dostanę wiedzę, zostanę też wyróżniony, to też jest fajnie, ale to też nie rozwiązuje mojego problemu z finansowaniem. O ile w Europie funduszy impaktowych, czyli stricte inwestujących startupowe projekty tylko i wyłącznie właśnie w kategorii impact jest ponad 200, więc to też to nie jest niszowe, to w Polsce na dobrą sprawę dzisiaj by można było powiedzieć, że takich funduszy tylko impaktowych może są z dwa w Polsce, więc to jest super, super wczesny etap rozwoju. I taką też rzeczą, którą stwierdziliśmy, że warto jest zrobić właśnie, żeby ten rynek promować, no to jest sieć aniołów biznesu, którą my jako Ashoka otworzyliśmy w ostatnim czasie razem z największą siecią aniołów biznesu w Polsce, Cobin Angels, gdzie też zbieramy inwestorów, inwestorki i osoby, które z jednej strony są zainteresowane wspieraniem projektów impaktowych na poziomie finansowym, no i to, na czym im bardzo mocno zależy, to też inwestować w projekty, które adresują te wyzwania, które dzisiaj jakby na świecie mamy, i środowiskowe, klimatyczne, i związane z czystą energią, i związane z wykluczeniami. I to jest inicjatywa, która uważamy, że jest istotna z kilku perspektyw. Oczywiście to, co powiedziałem, potrzebny jest kapitał, żeby było więcej dobrych projektów i te projekty mogłyby być finansowane przez polskich inwestorów, często na etapach wczesnych, na tych dalszych etapach dużo łatwiej jest zaangażować właśnie impaktowy fundusz zagraniczny i te fundusze impaktowe zagraniczne, to żebyście też widzieli, jaka jest ich poziom, w ogóle wielkość, no to są nowe fundusze, które są zakładane na 200-300 milionów euro, więc znowu to są duże pieniądze do inwestowania i ekonomika wielu funduszy cały czas funkcjonuje w ten sposób, że oni nie są w stanie, mając taki duży fundusz, zainwestować w 1000 projektów. One znowu chcą zainwestować w 20-30 projektów, ale duże środki finansowe. A żeby zainwestować w dany projekt impaktowy, na przykład kilkadziesiąt milionów euro, no to etap rozwoju takiego projektu musi być już nieco dalszy i bardziej dojrzały. No i znowu brakuje takich form inwestowania, gdzie można inwestować na w miarę wczesnych etapach rozwoju. Jakąś taką jedną z propozycji, którą na rynku dajemy, jest Impact Angels, o którym tutaj wspominam. I przez to, że ten rynek jest młody, no to ci inwestorzy, te fundusze impaktowe, które w regionie inwestują, no to w dużym stopniu chcą koinwestować i w małym stopniu rywalizować. To, co też jest takim fajnym symptomem, który często na rynku VC funkcjonuje, ale też nie zawsze.
chcemy edukować ten rynek, uważam, że tak jak to spotkanie dzisiaj, że możemy sobie o tym impakcie pierwszy ja opowiem, a za chwilę podyskutować, jest super ważne, żeby więcej osób właśnie dowiedziało się o tej kategorii, wiedziało, że w ten sposób mogą czy inwestować, czy angażować się, bo też angażować się w impact można na wiele innych sposobów, zaraz o tym powiem. Edukacja, kapitał, żeby było więcej projektów. No i tak naprawdę to jest jeden z pomysłów czy sposobów na to, żeby, no żeby być może następnym pokoleniom na świecie żyło się nie gorzej niż nam. Przejdźmy jeszcze na ostatni slajd. Powiedziałem o różnych formach angażowania się, inwestowania w impact. Z jednej strony to, na czym się w dużym stopniu skupiliśmy, czyli to kapitałowe angażowanie się. Natomiast to, od czego ja zaczynałem de facto, mówiąc trochę o Ashoce, no Ashoka z jednej strony jest wielką siecią tych przedsiębiorców społecznych, o których wspominałem, ale z drugiej strony też jest wielką siecią przedsiębiorców, biznesmenów, menadżerów, którzy tworzą taką w pewnym sensie bliźniaczą sieć wokół Ashoki. My ich nazywamy Ashoka Support Network. I to są często cały czas aktywni przedsiębiorcy, którzy mają różne swoje biznesy, też inwestują impaktowo. Przykładem jest chociażby tutaj wskazana Silke Horakowa, która właśnie należy do naszej sieci, tak zwanej Ashoka Support Network, ale jednocześnie też ma na przykład pierwszy w regionie fundusz impaktowy, Tilia Ventures, czy Alan Szklarek, który sprzedał kilka firm i jest bardzo mocno zaangażowany w 3 czy 4 aktualnie. I my zrobiliśmy z tymi osobami taki masterclass, gdzie oni dzielą się swoimi doświadczeniami na temat właśnie tego, jak można jako przedsiębiorca albo menadżer angażować się w impact, niekoniecznie od razu właśnie tworząc własny fundusz VC impactowy albo inwestując swoje środki, bo są rzeczy polegające chociażby właśnie na takim wolontariacie kompetencyjnym, mentoringu, tutoringu, gdzie ja w dużym stopniu mogę zaangażować swój czas, mogę zaangażować swoją sieć kontaktów i w ten sposób też bardzo mocno wspierać impact. No i to oczywiście was też jak najbardziej zachęcam, możecie sobie sprawdzić, wejść na investujwimpact.pl i tam właśnie to osoby, które są tutaj wskazane, pokazują różne sposoby na angażowanie się, niekoniecznie inwestycyjne. To tak tytułem 40-minutowego wprowadzenia do tematyki impaktu, przedsiębiorczości społecznej, venture filantropii. Mam nadzieję, że to było w miarę interesujące. Wybaczcie, bo w tle był pies, który został opuszczony przez moją małżonkę, która akurat wyjechała, co spowodowało trochę zamieszania, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadzało i dziękuję wam i z chęcią odpowiem na pytania różne, które mam nadzieję nadejdą za chwilę. Tak, że śmiało zadawajcie pytania, piszcie, jak ktoś chce się połączyć w formie wideo, to też napiszcie, podam linkę za chwilę dla chętnych. A ja mam też już kilka pytań zanotowanych, bo przyznam szczerze, że ja już od dłuższego czasu patrzyłem, jak działacie, nawet ostatnio byłem na konferencji we Wrocławiu organizowaną i też byłeś tam mówcą, więc uważam, że ten temat coraz większą ma taką ekspozycję i zainteresowanie i też zdziwiłem się, jak widziałem twoją prezentację też wcześniej, że Wojtek Paździor jest tutaj w tym projekcie, bo Wojtek też był tutaj u nas gościem kiedyś, też jest tutaj członkiem IT Corner i innych organizacji, także bardzo się cieszę. Mówiłeś też o pewnym przedsiębiorcy, który tam działa społecznie bodajże w Norwegii, czasem mylę ten kraj, ale generalnie myślę, że chodziło ci o tego przedsiębiorcę, ja daję jego imię, nazwisko, też nie wiem, czy dobrze wypowiem. Tak, to jest The Block, dokładnie. Tak. Dokładnie. I on jest jednym z takich no, sztandarowych, powiedzmy, przedsiębiorców działających w Turkusie, także to jak najbardziej się wszystko dodaje tutaj nam. Słuchaj, mam takie pytanie, bo pytań mam kilka, ale mówiłeś właśnie o Cobin Angels, że działacie razem. No pytanie, czy oprócz Cobin Angels są jeszcze jakieś inne grupy czy sieci inwestorów, przedsiębiorców, z którymi działacie? Cobin Angels i ta inicjatywa Impact Angels jest jakby stricte taką siecią aniołów biznesu. Czyli tam to się najprościej sprowadza do tego, że spotykamy się raz na dwa miesiące, zgłaszają się do nas różne projekty impaktowe, które potrzebują finansowania. My jako grupa inwestorów oglądamy te projekty i w część możemy zainwestować, w część nie musimy zainwestować. Tak żeby dać wam rząd wielkości,
najmniejsza inwestycja to jest powiedzmy 50 tysięcy złotych, od tego się zaczyna, a średnio takie inwestycje aniołów biznesu, no to jest powiedzmy między 100, 200 a 300 tysięcy złotych. I to jest często łatwiejsza forma inwestowania w rozumieniu takim, że jest więcej osób, które wspólnie się angażują. Dzięki temu w kwestii ryzyka, to ryzyko jest w dużym stopniu współdzielone, ale też coś, co znaczy nam mocno zależy, żeby właśnie tam nie była tylko i wyłącznie sieć indywidualna, ale też podpinać się pod fundusze, z którymi możemy koinwestować przykładowo albo pomagać im w następnych rundach. W zeszłym tygodniu duża grupa inwestycyjna też dołączyła do tego projektu, to jest Warsaw Equity Group. Oni zarządzają ponad 500 milionów złotych w Polsce i właśnie w spółki impaktowe chcą zacząć inwestować, no i jakby w dużym stopniu też nam pomagają właśnie w doborze projektów i też w popularyzacji impact investingu. Coś, co będziemy chcieli zrobić w najbliższym czasie, to też włączyć podcast o impact investingu w Polsce i to jest też jakaś wspólna inicjatywa. Tych funduszy jest kilka i w Polsce, i w regionie. No i jakby dzisiaj to jest fajne, że tym pipeline'em tych różnych projektów możemy się wymieniać i dzięki temu tak naprawdę jakby wspierać też na wielu poziomach, bo też są poszczególne fundusze, które się specjalizują w jakiejś kategorii. Nie są fundusze, które się specjalizują przykładowo w inwestycjach klimatycznych czy energetycznych. Takiej społeczności z kolei inwestorów impaktowych w Polsce innych z tego co wiem nie ma. Jest kilka też w Europie, w które można się zaangażować. No i to są projekty też europejskie, w które wtedy można inwestować. A ten podcast, o którym mówisz, to kiedy planujecie go utworzyć? Planujemy pierwszy odcinek nagrać 22 czerwca, jak wszystko pójdzie dobrze. I właśnie chcemy opowiedzieć o mitach różnych związanych z impact investingiem. I to właśnie planujemy na 22. Od 21 czerwca planujemy pierwsze takie spotkanie inwestycyjne dla impaktowych aniołów biznesu, bo to jest w miarę młoda inicjatywa, którą zrobiliśmy. Więc pierwsze spotkanie będzie we wtorek, a w środę chcemy podsumować to spotkanie na podcaście i opowiadać właśnie o różnych mitach, które w tej tematyce są. Super, no to idealnie się wstrzeliliśmy, bo z tego co rozumiem, to już działacie sporo lat, a dosłownie teraz w tym miesiącu robicie już taką szerszą kampanię, nie? Tak, jako Ashoka działamy bardzo długo. Jako sieć aniołów biznesu Cobin Angels funkcjonuje chyba z 6 lat, natomiast oni nie skupiali się stricte na inwestycjach impaktowych, natomiast jakby zebrali na bazie tego czasu dużo doświadczeń, w jaki sposób prowadzić procesy inwestycyjne dla właśnie grup inwestorów. A ta inicjatywa połączenia sił, to ona powstała w zeszłym roku, jeżeli chodzi o koncept ideę. W pierwszym kwartale organizacyjnie jakby ustaliliśmy co i jak chcemy zrobić. Wybuchł konflikt, czy wyeskalował się konflikt niestety na początku roku, więc my planowaliśmy wystartować mniej więcej w marcu, w kwietniu. I to przyciągnęliśmy. Na ten moment mamy bodajże 10 pierwszych inwestorów impaktowych, którzy się zaangażowali i dołączyli do klubu. Dla porównania dam ten klub Cobin Angels, który funkcjonuje już wiele lat, no to ma mniej więcej 60-70 członków. Więc jakby my w momencie, kiedy to ogłosiliśmy jakiś miesiąc temu, to tych 10 członków jest, wydaje mi się, fajnym wynikiem. Dzięki temu uważam, że jesteśmy w stanie właśnie jedną, dwie fajne inwestycje w tym roku zrobić, ale też do końca roku mam nadzieję, że członków będzie pod 30. I też to, na czym nam właśnie zależy, żeby to nie byli po prostu pasywni inwestorzy, którzy usłyszeli, o teraz na inwestycjach impaktowych to można dużo zarabiać i w ogóle to jest w trendzie, więc ja to będę robił, tylko osoby, w którym w dużym stopniu zależy i wiedzą, dlaczego to robię. Nie? I też jest zależy, żeby popularyzować ten obszar. Jak widzisz, to wszystko się super łączy, nie? Turkusowe organizacje, impact, więc jakby to wszystko jest blisko siebie. I to są jakieś kropki, które warto jest łączyć, wydaje mi się. Zdecydowanie to, zwłaszcza, że ten właśnie CEO z Bulls.org'u jest jednym z właśnie z waszych członków w Ashoce, to jest takie bezpośrednie połączenie. To jest człowiek, o którym pisano właśnie w książce, Fryderyk Lalu pisał
o turkusowych organizacjach i właśnie to jest jeden z tych takich sztandardowych przykładów turkusowej organizacji. A jeszcze tak dopytam o tym podcaście, bo nie ukrywam, że chcę go wysłuchać i pośledzić, bo nie wiedziałem, że coś takiego powstaje. Gdzie to będzie dostępne? Gdzie to można znaleźć? Jak takiego? To na pewno, mam nadzieję, że przed wakacjami to się pojawi. Na pewno ci, Łukasz, podeślę i planujemy zrobić całą serię. Super. Do końca roku, 6 czy 7 odcinków. I też w każdym odcinku, poza chyba pierwszym, będziemy chcieli zapraszać właśnie konkretne projekty i przedsiębiorców, którzy założyli różne impaktowe przedsięwzięcia. Super. Więc też, jeżeli ktoś mnie słucha, kto ma fajne przedsięwzięcie i potencjalnie chciałby też o tym opowiedzieć, porozmawiać z nami w takim podcaście, no to zachęcam do zgłaszania się czy do mnie bezpośrednio, czy przez Łukasza. Więc wszystkie fajne inicjatywy są mile widziane i z wielką chęcią będziemy je wspierać. Super, dobrze to słyszeć. Fajnie. To jeszcze o tych mitach, bo mam wrażenie, że tutaj tylko zarysowałeś, że jest taki temat i pewnie będziesz dużo też o tym mówił na waszych podcastach, ale myślę, że warto, żeby chociaż takie podstawowe powiedzieć, bo to jest temat, myślę, no bardzo świeży, tak? I dużo może być niezrozumienia, czym ten impact jest, jakiego wsparcia można się tutaj spodziewać. Powiedziałeś, że robicie te spotkania z inwestorami, no i pytanie, czy one wyglądają na przykład jak taki klasyczny Dragon's Den, gdzie przychodzi startup i mówi o swoim pomyśle na biznes, a inwestorzy go oceniają i mówią, że wchodzą w to albo nie i teraz dajcie mi udziały takie i takie, albo całą firmę. No i pytanie, no, jaka jest tutaj, czy to jest analogiczne, czy to jest zupełnie coś innego? Już mówię, nawet przed tym naszym śniadaniem mieliśmy o 8:00 wcześniejsze śniadanie, gdzie właśnie omawialiśmy część projektów, które będziemy tego 21 pokazywać. I to jest trochę tak, to jest pierwsze spotkanie, więc te dobre praktyki na dzień dzisiejszy jakby zbieramy z Kobina, czyli to, w jaki sposób to funkcjonowało w Kobin Angels. Pewnie my tam dodamy trochę swoich praktyk i to zostanie ukształtowane właśnie w najlepszej formule też dla tych członków, którzy są w tym klubie już impaktowym. Jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, to mniej więcej, żeby pokazać wam, jak to funkcjonuje. Zgłosiło się do nas około 20 projektów impaktowych. Te projekty często zgłaszały się trochę tylnymi drzwiami w pewnym sensie, bo my nie ogłaszaliśmy naboru projektów. Jest tak, że oczywiście do Ashoki zgłaszają się różne impaktowe projekty. My jako Ashoka bezpośrednio z perspektywy Ashoka Fellows, czyli wyboru tych przedsiębiorców społecznych, my w dużym stopniu dzisiaj wspieramy te przedsięwzięcia, które są po prawej stronie skali tej impaktowej, której pokazywałem, czyli często, które działają w formule non-for-profit. Więc wszyscy, którzy robią impact i są for profit, no to są projekty, które my przekazujemy do Impact Angels. Z drugiej strony dużo projektów też impactowych wpadało do Kobin Angels, które dzisiaj można zaadresować właśnie tym klubem. No i z trzeciej strony wspomniałem o naszym partnerze Warsaw Equity Group, który też jest dużym funduszem już zatrudniającym kilkadziesiąt osób i też cały pipeline, który do nich przychodził impactowy. No złożyło się to na kilkadziesiąt spółek, które teraz analizowaliśmy. Mamy zatrudnionego analityka, który te projekty sprawdzał, z każdym z projektem się spotkał, porozmawiał. Każdy z tych projektów przygotowuje pitch deck. My na bazie tych pitch decków, rozmów też przygotowujemy opis poszczególnych projektów, tak żeby one były w miarę porównywalne między sobą. Przed sesją mniej więcej tydzień wcześniej wysyłamy do wszystkich członków materiały, czyli oni się zapoznają z tymi projektami, żeby nie było dla nich zaskoczeniem, mogą sobie przygotować pytania, mogą sobie właśnie jakby zbudować też taki własny potencjalny research, czy przygotować pytania, które zadadzą. Na tym spotkaniu zapraszamy trzech funderów albo funderki. Jest czas na to, żeby oni zaprezentowali swoje projekty, no i był czas na dyskusję, żeby każdy mógł sobie o tym porozmawiać. Natomiast nie ma czegoś takiego, że teraz to my wybieramy sobie z trzech jeden, a wy odpadacie. To jest jakby bardziej jakby wspólne spotkanie, gdzie oni mają sposobność powiedzenia o swoich projektach. Te projekty wszystkie są na jakimś stadium inwestycyjnym, więc jakby tam już są konkretne możliwości inwestycyjne czy formuły, w jaki sposób można się zaangażować. I to jest trochę w pewnym sensie taką analogią może być taki szwedzki stół. Ja jako inwestor mogę przyjść, posłuchać, ale nie mam obowiązku zainwestowania w żaden projekt.
Mogę zainwestować w żaden, a mogę stwierdzić, kurde, wszystkie są fajne, to zainwestuję w trzy jakieś tam formuły. To jest jedna z opcji, jedna z możliwości. I oprócz tego, że trzy pokazujemy, które się zaprezentują i będzie możliwość spotkania się, to pewnie jeszcze dwa czy trzy, które uważamy, że mogą być ciekawe, to pokażemy gdzieś tam w tle w formule pitch decków, ale też nie będziemy zapraszać funderów, bo byśmy nie zdążyli, bo to spotkanie wtedy byłoby bardzo długie. No i jeżeli ta formuła się przyjmie i poszczególne osoby stwierdzą, no to rzeczywiście w ten sposób chcemy robić, no to będziemy to kontynuować. Następne spotkanie będziemy mieli pewnie po wakacjach. Okej, ale rozumiem, że to jest taka forma zamknięta spotkania, a nie jakiś show typu Dragon's Den, tak? Zamknięta. Okej, dobrze. A czy możesz w takim razie jeszcze powiedzieć, czy to jest tak, że te spółki czy te organizacje, bo rozumiem, że to są normalnie biznesy, tak, to nie są jakieś stowarzyszenia czy fundacje, one dostają środki i to dostają z kolei inwestorzy udziały, tak? To jest normalne za inwestycji, tylko że w tego typu spółki. Tak, czyli możliwość zainwestowania w equity, bezpośrednio podwyższenie kapitału. Z drugiej strony druga forma inwestowania, która też jest popularna tak samo na rynku aniołów biznesów w tradycyjnej branży, to są przykładowo pożyczki konwertowalne. I ten instrument finansowy, on często w przypadku aniołów biznesu też jest nawet bardziej popularny i sprowadza się do tego, że ja na przykład daję swoje finansowanie, teraz strzelam 100 tysięcy złotych, jako pożyczka i ta pożyczka się skonwertuje na akcje, udziały, na przykład w momencie, kiedy w tą spółkę wejdzie jakiś duży fundusz inwestycyjny, a wycena, w której ja wejdę, dopiero będzie znana w momencie, jak będzie inwestował ten fundusz. Ja inwestuję z jakimś tam dyskontem do tego funduszu. I dzięki temu wtedy jest w jakimś sensie zaadresowany problem wyceny. Czyli nie musimy negocjować na to po jakich wycenach my wchodzimy. Mamy prosty instrument, dajemy pożyczki, a wycena będzie taka, jak wejdzie duży instytucjonalny, znający się podmiot, a my inwestujemy z dyskontem do tego podmiotu, no bo pierwsi zainwestowaliśmy. I dzięki temu to często ułatwia rozmowę z tym spółkami. Okej. A czy możemy jeszcze o tych mitach porozmawiać w takim razie? Jakie są takie największe mity i po stronie tych, którzy inwestują, i tak samo tych, którzy przyjmują takie inwestycje? Pierwsze mity to jest ta stopa zwrotu versus impact, o czym mówiliśmy, że na impakcie, no to jak wybieram taką kategorię, to nie będę zarabiać. I żeby to rozpakować, no to znowu można pokazać dużo różnych badań, które były robione i zobaczyć, jakie były wyniki. Wyzwaniem oczywiście jest to też, że tego rynku nikt na dobrą sprawę też nie mierzył od 15 czy 20 lat, więc te dane, które są, to są dane, które pochodzą powiedzmy z 5 lat na przykład, maksymalnie 10 lat. I to jest wyzwanie z kolei jakieś. Drugi z mitów to jest właśnie o tym, o niszowości tego rynku. Że jak chcę inwestować też większe środki finansowe, no to w ogóle nie jest dostępne dla mnie. Czy w ogóle kategoria impaktu to jest jakaś kategoria dla wybranych. I jak nie jestem Billem Gatesem, to w ogóle w takie projekty się nie angażuję, więc to jest mit. I chociażby w Polsce jeszcze nie ma, natomiast w Europie też są chociażby platformy crowdfundingowe, gdzie są tylko i wyłącznie impaktowe projekty. I oczywiście w kontekście definicji tego projektu, co jest impaktem, co nie jest impaktem, to jest inna kategoria, ale w Polsce też na przykład na kampaniach crowdfundingowych też można zainwestować w projekty, które mają charakter impaktowy. Nie były projekty, które były związane na przykład z różną formą pozyskiwania produktów rolnych, marketplaces. I ja mogę w taki projekt zainwestować kilkaset złotych już, nie muszę być miliarderem, żeby inwestować w impact. Więc tym mitem dostępności, ten mit związany, że to jest niszowe i to jest gdzieś tam daleko, mit, że na tym w żaden sposób nie da się zarabiać, są pewnie te najpopularniejsze. A jeżeli chodzi o oczekiwania firm, które chciałyby przyjąć tego typu inwestycje, to czy możesz powiedzieć, gdzie się rozmijają z rzeczywistością? No to w dużym stopniu wchodzimy w kategorię, co przedsiębiorca, to też inna historia. I oczywiście
są podobne elementy jak na zwykłym rynku inwestycyjnym. Ta rozbieżność między oczekiwaniami, czy szukanie kompromisu na przykład na poziomie wyceny między oczekiwaniami funderów a oczekiwaniami inwestorów, prawda? Czyli ile wart jest mój projekt, ja uważam. Czy jest standardowo. Tak. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, ale to nie znaczy, że się nie spotkam za chwilę, że na przykład mój projekt jest impaktowy, w związku z tym ja go wyceniam wyżej. No bo słuchajcie, no bo my robimy dobre rzeczy dla świata, w związku z tym no, z premią inwestujecie do nas. No, czegoś takiego nie ma, ale oczywiście to jest ten standardowe podejście, porównywanie się też do innych startupów i skoro gdzieś ktoś słyszałem, że inwestował przy wysokiej wycenie, to ja też jestem zainteresowany. I trochę zaadresowaniem tego wyzwania jest ta forma pożyczek konwertowalnych, która polega z jednej strony na tym, no to słuchaj, to skoro ty mówisz, że jesteś tak wysoko wyceniany, a ja nie do końca jakby chciałbym na ten moment, czy widzę to, bo się być może jeszcze nie znamy, jeszcze nie zaczęliśmy współpracować, to dodajmy się, że ja wyceniam tą spółkę z jakimś dyskontem do rundy następnej, która będzie. I jakby to są formy inwestowania, które są popularne w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jeszcze 5 lat temu chyba nikt w ogóle na rynku nie inwestował w ramach pożyczek konwertowalnych, no dzisiaj to są super, super popularne inwestycje. I chyba nic złego nie zrobię, powiem o fajnym przykładzie spółki Samurai Labs, z którą też współpracujemy. Oni zajmują się cyberbullyingiem, mają taką technologię AI związaną z tym, żeby na różnych forach internetowych moderować korespondencję między członkami, często młodymi ludźmi. I tam właśnie z jednej strony są fundusze impaktowe, a z drugiej strony są inwestorzy indywidualni. Nie? Jakby rozmowa z funduszem trwa często 6 miesięcy, 9 miesięcy, nim się zgra wszystkie elementy, a po drodze właśnie tam angażowali się różni aniołowie biznesu, właśnie w formie takich pożyczek konwertowalnych, to było łatwe. No i tak naprawdę oni będą mogli się konwertować w momencie, jak będzie następna jakaś duża runda inwestycyjna. I to zaangażowanie też aniołów biznesu też pomaga tym projektom. No trochę też partnersko często rozmawiać z funduszami, bo często jest tak, że taka negatywna praktyka, już nie mówię o rynku impaktowym, tylko w ogóle ogólnie, no, że jest projekt, który potrzebuje finansowania, no i te rozmowy z różnymi funduszami się przeciągają. Tak naprawdę często projekty spółki są przyciśnięte do ściany, bo tak naprawdę jak ktoś przedłuża, nie wiem, due diligence czy jakiś proces inwestycyjny, a spółce kończą się pieniądze, no to jest problem, prawda? A aniołowie biznesu często mogą spowodować, że spółka może dużo sobie swobodnie rozmawiać, dłużej z takim funduszem, bardziej właśnie partnerstwo, bo nie są uzależnieni jedni. Czyli to, co można powiedzieć, że taka pożyczka jest takim trochę presidem dla takiej spółki? Pewnie tak. Nie lubię się tak bardzo przywiązywać do terminologii. No ja raz tworzę tą terminologię. Ale to ważne, no, chyba wspomnieć, że w kontekście też inwestowania w impact, czy w ogóle też projektów, które my chcemy się angażować, że to nie zawsze musi być faza właśnie pre-seedowa, czy seedowa, czy ta wczesna, bo też są fundusze, które już porobiły pierwsze rundy finansowania w jakieś impaktowe projekty i na przykład szukają następnych rund. Można wskoczyć jako anioł biznesu w następną rundę i koinwestować z jakimś funduszem już europejskim przykładowo. Okay. I to też tego typu formuły są ok, bo znowu jako na przykład niedoświadczony inwestor w dużym stopniu angażuje się w projekt, na przykład, gdzie wiem, że jest profesjonalny inwestor, który jest zaangażowany w projekt i który tym projektem też się będzie opiekował. Ważne też jest oczywiście, żeby powiedzieć, że cały czas, no to też są ryzykowne kategorie inwestowania, prawda? To nie jest lokata bankowa, więc to też nie chodzi o to, że ja teraz wezmę swój kapitał i będę inwestował wszystko w projekty impaktowe i w startupy impaktowe. To cały czas są startupy, cały czas jest podwyższone ryzyko, więc taka strategiczna alokacja moich zasobów, no to też muszę uważać. Jak już mam bezpieczeństwo finansowe, uważam, że część środków można w ten sposób angażować. I pewnie tak jak my tutaj rozmawiamy i po drugiej stronie są osoby, którym
z jakiegoś powodu też przyszły na to śniadanie i turkusowe organizacje, inna formuła zarządzania firmami ich interesuje, no to tak trochę jest w tym naszym klubie. To też jest zrzeszenie osób, którym zależy i to też nie są przypadkowe osoby, więc jakby tam są super po prostu wartościowe znajomości, z którymi można networkować i pewnie różne fajne rzeczy robić poza inwestowaniem. Zdecydowanie. Wiesz co, mówiłeś, że te badania ostatnio były robione jakieś 10-15 lat temu, a zastanawia mnie, czy jest jakiś taki balans, który można by określić pomiędzy tym, gdzie inwestujemy, no, żeby była wysoka stopa zwrotu, a jednak żeby te cele społeczne były osiągnięte i jak to mierzyć w ogóle, jak do tego podchodzicie? Czy macie jakąś gotową metodologię dla tych inwestorów czy przedsiębiorców? Nie ma takiej jednego standardu mierzenia impaktu na świecie, który jest porównywalny. Powiem tylko jakby dlaczego tak jest, gdzie z jednej strony stopę zwrotu łatwo jest pomierzyć między różnymi kategoriami, no bo jest kategoria pieniądza po prostu i pieniądz można wycenić, nie? Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy projekt, który z jednej strony ma na przykład mówi o ilości zaoszczędzonego CO2 niewyemitowanego, no i teraz jakby to można zmierzyć, prawda? I wszystkie projekty, które jakby w swojej działalności mają temat związany z ograniczeniem CO2, no to można mierzyć i to jest prostsze. Natomiast jeżeli będzie jakiś projekt impaktowy, który na przykład teraz wiąże się ze zmniejszaniem chociażby ilości osób bezdomnych na świecie, no to już nie przyrówna się jednego do drugiego. I jakby w impakcie czasem jest właśnie to wyzwanie, że czasem ciężko jest jabłko do gruszki porównać, no bo trochę inne kategorie mierzymy, ale warto jest mierzyć właśnie w ramach kategorii, czyli jak ja walczę z problemem na przykład bezdomności, no to jestem w stanie jakby określić, co jest moim celem, ile osób na przykład wyjdzie z tego kryzysu i na ile sustainable będzie na przykład moje rozwiązanie, które chcę wprowadzić. Jeżeli na przykład mam jakieś rozwiązanie, które ma zmniejszyć ilość, nie wiem, jaskry na świecie, czyli jakichś innych chorób oczu, prawda? Mhm. Jestem w stanie ilościowo to zmierzyć, no ale tego tak łatwo nie porównam z kolei do jednego projektu do drugiego, tak w sposób uniwersalny. No tutaj dotykasz też bardzo ważnego takiego tematu społecznego, jak osoby w kryzysie bezdomności, bo to jest też temat, którym ja się osobiście zajmuję już od kilku lat i no, próbuję trochę łączyć to ze światem biznesu i znajdować jakiś wspólny dialog i powiem, że jest to spore wyzwanie, żeby też pokazać, jakie są efekty tych działań, tak? No bo robimy regularne spotkania na ulicy, wysyłamy tych ludzi do ośrodków, tam się coś dzieje, niektórzy wracają, niektórzy zmieniają swoje życie, ale to jest proces, który trwa nawet latami, tak? Więc tutaj to mierzenie efektywności to jest dokładnie to, co ty mówisz, czyli takie mierzenie jabłka do gruszki, to jest zupełnie coś innego niż, nie wiem, sprzedaż tak jakiegoś produktu w internecie, to w ogóle jest... Ale... Tym wyzwaniem, przepraszam, że ci przerwę, to może być ciekawe. Jedną z tych członków Ashoki też są osoby, które założyły Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Nie wiem, czy kojarzysz. Mhm. To jest małżeństwo Sadowskie. Ale... Tomasz Sadowski i bodajże Basia Sadowska, teraz jeszcze jest ich córka. No i jakby to jest super inicjatywa, która już pewnie z 15 czy 20 lat funkcjonuje w Polsce, Barka. I oni mają wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o walkę z bezdomnością. I tam jest dużo ciekawych elementów w tym ich modelu. W dużym stopniu z takich ciekawych elementów jest to, że rzeczywiście ktoś, kto wyszedł z problemu bezdomności dalej, często jest właśnie, facilituje te procesy i on często jest opiekunem tych kolejnych osób. I oni często aktywizują te osoby w ten sposób, że zakładają różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. To jest masa osób, po prostu tam chyba ponad 100 biznesów założyli. Super. Społecznych i właśnie w ten sposób, że no bo oni są potrzebni, są zaangażowani i takim wyróżnikiem, który właśnie Tomek i Basia Sadowscy znaleźli, to sieć wsparcia, nie? Że te osoby wychodzą z kryzysu bezdomności albo nie wychodzą w momencie, kiedy mają sieć wsparcia. I to powoduje, dlaczego na przykład ja czy ty prawdopodobnie w tym kryzysie nie będziemy, tak długo jak właśnie mamy rodzinę czy przyjaciół, że coś się złego zacznie dziać, no to ktoś nam pomoże. A te osoby,
które, taki wspólny mianownik, które lądują często na ulicy właśnie dlatego, że nie mają tych osób koło siebie. Oni starają się stworzyć taką sieć powiązań osób, na których można liczyć, nie? I wtedy ciężko jest wrócić, bo zawsze ktoś podał nam rękę. Tak, to też z drugiej strony powiem, że osoba, która nawet po roku jest w jakimś ośrodku i przejdzie przez terapię, ale jeżeli nie ma gdzie wrócić, w sensie do kogo, czy po prostu do takiego normalnego życia, bo nie ma, no to wtedy może wrócić bezpośrednio na ulicę, tak? Tak to po prostu działa, więc najbardziej się zgadzam z tym. To tylko jako przykład taki, i przejdę dalej, ale z lokalnego podwórka, tutaj jest Bielawa koło Wrocławia, może znasz. Nie tak daleko, jest spółdzielnia socjalna Arta i oni po prostu przyjmują tych ludzi, opiekują się nimi i też budują różne przedsięwzięcia też społeczne, więc to niesamowicie rośnie. To jeden z takich przykładów, które ja znam, też tam wysyłamy ludzi do nich. Ale idąc dalej w temacie, czy w takim razie, nie wiem, czy mogą być jakieś cele impaktowe, które są jakieś takie uniwersalne, dzięki którym jesteś w stanie, czy jesteście w stanie pomierzyć te gruszki do jabłek, czy jeszcze takich praktyk nie prowadzicie? Nic, co by mi przyszło na myśl, co bym teraz mógł powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest to. Przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, ale też ja jako Wojtek jestem osobą, która cały czas się aktywnie też wykształca, uczy i broń Boże, nie uważam się za wszechwiedzącą osobę w tej tematyce. W Polsce nie ma super dużo osób, które się też tym zajmują. I co? Dlatego środowisko, które działa, w dużym stopniu też włącza właśnie nowe projekty edukacyjne. I tak wspomniany profesor Bolesław Rok, no to on teraz, z tego co wiem, ma grant na to, żeby taką metodologię pomiaru wprowadzić. Ale też z tego co wiem, no to on też chyba na początku nie będzie super uniwersalne, tylko to też będzie traktowało segment związany z właśnie czy ograniczeniem CO2, czy kwestią związaną z akurat z pożywieniem bodajże i wokół tego tematu tę metodologię mają prowadzić. Pewnie za kilka miesięcy to będzie, jak to będzie, no to na pewno się tym podzielimy. Bardzo możliwe, że zrobimy o tym też odcinek na podcaście, czy w ogóle Bolesława Roka, to też polecam, super, super fajna osoba, żeby na przykład zaprosić i z nim porozmawiać. To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, ja sobie już to notuję. Tutaj Daniel podsyła na czacie jakąś książkę. Przyklejam w ciemno, bo wiem, że Daniel czyta dobre książki, a już piszę, że książka o przedsiębiorczości społecznej. Tak, także Andrzej Nowak. Okej. No dobrze, a to w takim razie, jaka jest w tym momencie twoja rola w kontakcie z tym rynkiem, z przedsiębiorcami społecznymi? Ty ich znajdujesz, edukujesz, skupiasz jakoś, jak to wygląda? No, jestem w kilku czapkach, no tą główną czapką jest Ashoka. I w Ashoce jednym z głównych działań jest też poszukiwanie następnych przedsiębiorców społecznych. Więc oni się do nas albo zgłaszają, albo my ich staramy się wyłuskiwać, znajdować, albo różne osoby mogą nominować takie osoby. I co kilka miesięcy, akurat w tym tygodniu się kończy i był taki panel w Warszawie, gdzie była czwórka kandydatów, kandydatek na Ashoka Fellows. Mhm. Ten proces jest kilkuetapowy, wyłaniania Ashoka Fellows i właśnie mieliśmy spotkania, gdzie byli paneliści i były rozmowy z tymi kandydatami, to był jeden z kolejnych etapów wyłaniania Ashoka Fellows. No i to jest jeden z elementów, którym się zajmuję, czyli wspieramy szukanie takich osób. Później jak te osoby wchodzą do sieci Ashoka, to my staramy się jak najbardziej ich wspierać, wzmacniać i te inicjatywy, które oni realizują, żeby one rzeczywiście były coraz bardziej impaktowe, systemowe, żeby łączyć między sobą te osoby. Prowadzimy też różne programy, które w naszym mniemaniu właśnie są kierowane do różnych grup wykluczonych,
I tam też uważamy, że my możemy docelowo, wspierając tego, też szukać Ashoka Fellows przyszłych być może. Takim jednym z takich programów jest Hello Entrepreneurship i to jest szukanie przedsiębiorczych inicjatyw i społecznych jednocześnie wśród osób, które mają doświadczenie migranckie. Z jednej strony to był mocno, nie wiem, czy niszowy, czy kontrowersyjny temat. Robimy to od 3 lat. Przed jeszcze wojny, dzisiaj się okazało, że to jest super ważne, nie? I my mówimy, że wśród osób, które przyjeżdżają do Polski, to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie są osoby, które teraz powinny funkcjonować, właśnie pracować w jakichś mało wykwalifikowanych miejscach, ale często też tam są osoby przedsiębiorcze i w kontekście przedsiębiorczości to jest wspaniałe, że nie liczy się, kim jestem, ale co robię. Więc jakby staram się wspierać takie osoby właśnie, które mogą super rzeczy robić, a to, czy mają doświadczenie migracyjne, czy nie, nie powinno ich wykluczać w żaden sposób. I robimy program, gdzie mamy takich 10 inicjatyw, którym pomagamy właśnie zafunkcjonować. Impact Angels na przykład, to jest inicjatywa, którą uważamy, że jest potrzebna i ją wspieramy. I tutaj moja rola polega z jednej strony właśnie na zainicjowaniu tego, na zapraszaniu następnych potencjalnych członków, czy pomaganiu w szukaniu projektów i analizie tych projektów. Ale też różne projekty czy inicjatywy mamy. Taką inicjatywą, która 2 dni temu pierwszą akcję wypuściła, to jest Influencers for Good, czyli staramy się zebrać różnych twórców internetowych, żeby ich przekaz, w szczególności, że wiemy, że wśród młodzieży autorytety dzisiaj są inne i często tym głównym autorytetem niekoniecznie są rodzice, a jakiś właśnie twórca w internecie, którego obserwują, żeby tych twórców edukować i żeby oni chcieli się angażować też we wspieranie dobrych postaw. No i robimy teraz taką właśnie projekt wspólnie też z SWPS-em. I ta pierwsza akcja nazywa się Godzina Dobra. No i zachęcamy różnych twórców internetowych, żeby przez godzinę zrobili coś wartościowego, każdy na swój indywidualny sposób, podzielili się tym, nominowali następnych i dzięki temu właśnie pokazywali wśród młodzieży, że nie tylko można się wygłupiać i śmiać, ale można na przykład też zrobić coś wartościowego i to też jest fajne przez doświadczenie. No i takich inicjatyw różnych mamy wiele. Ashoka jest siecią mocno przedsiębiorczych osób, też na poziomie mocno turkusowym, więc jakby dużo inicjatyw może być oddolnie wymyślanych i wprowadzanych, i testowanych. Tak to dzisiaj wygląda. Bo tak jak to rozumiem w tym momencie, to jesteś łącznikiem w takich dwóch grupach przede wszystkim, czyli inwestorzy, którzy chcą inwestować w impact społeczny i przedsiębiorcy, którzy działają w takich modelach bardziej społecznych. Tak? No i jeszcze dodatkowo przychodzi ta edukacja rynku, jak na przykład ta Godzina Dobra. No, ja uważam, że właśnie to takie dzielenie, że jedni są for profit, drudzy są non for profit, jedni są z biznesu, drudzy są z NGO-sów, powoduje, że się trochę jedni i drudzy zamykają w swoich bańkach. Tak. A można robić jedno i drugie. I jakby coś, na czym mi mocno zależy, właśnie żeby jednym i drugim pokazywać, że wcale nie są tak różni od siebie, że wcale nie muszą, kurczę, wybierać, że robią jedno albo drugie. I de facto mogą razem współpracować i na wielu przykładach widzę, że to i jednym i drugim bardzo pomaga i jest wartościowe i właśnie osoby czasem z biznesu, które, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre są gdzieś tam zagubione z perspektywy jakiegoś takiego poczucia sensu, czy na pewno to, co ja robię, jest takie wartościowe, czy ja się gdzieś nie zagoniłem, jakoś torowo myślę i jestem w tym wszystkim nieszczęśliwy. Połączenie właśnie takiej osoby z kimś, kto z kolei ma wielkie poczucie sensu, jest, kurczę, oddało prawie wszystko za coś, co robi, ale z drugiej strony jakby finansowo czy tak organizacyjnie jest nieposklejany, bo uważa, że pieniądze są B i w ogóle biznes jest niefajny, a nagle się okaże, że jak się mu pomoże, uporządkuje to wszystko, no to on jest w stanie robić więcej dobra, mieć większy własny well-being. Nagle się okazuje, że ten przedsiębiorca po drugiej stronie to jest taka sama osoba wartościowa jak ja. Jedni i drudzy, ucząc się od siebie, mogą fajne rzeczy robić i znowu to jest win-win. To nie jest tak, że jeden drugiemu zabiera, tylko łącząc się mogą zrobić więcej dobrego, fajnego.
No zdecydowanie, też w ogóle to dzisiaj w ogóle nie wybrzmiało, więc zastanawiam się, ile jeszcze takich inicjatyw robisz równolegle, ale jest coś takiego jak Tech to the Rescue, gdzie są łączone właśnie NGOs z biznesem bezpośrednio i no, sam teraz brałem udział w tym procesie, co prawda jako NGO właśnie w kontekście pomocy osobom w kryzysie bezdomności, ale nagraliśmy nawet webinar i pokazaliśmy, jak ta współpraca działa, dlatego że myślę, że to też jest super wartość, żeby pokazać, jak to działa i co się w ogóle dzieje w tym procesie, bo efekty były zupełnie inne niż normalnie, gdzie działam w biznesie i dostaję jakieś efekty biznesowe. Tutaj naprawdę osoby w zespole były tak mega zaangażowane, że ja nigdy nie widziałem takich skupionych osób na spotkaniu, naprawdę. Tak. 10 kaw naraz, tak? I taki pistolet, karabin. No to było niesamowite przeżycie i też te efekty pracy są naprawdę, naprawdę pozytywne, więc jestem też bardzo wdzięczny za tą inicjatywę. Nie wiem, czy ty jeszcze jakieś inne inicjatywy robisz poza Tech to the Rescue. To jest historia Tech to the Rescue, no to pewnie było powiedziane, jak mówisz, że tutaj byli. My jako Ashoka byliśmy tam zaangażowani. Fizycznie w tym studio, natomiast nie robiłem tego w ramach trójkursowych śniadań, bo to nie byłoby na temat, natomiast no, uważałem, że to jest na tyle ciekawe doświadczenie, że warto to podzielić, tym bardziej, że też widzę taki dysonans między NGO-sami a biznesem, że jednak no, nie do końca jest ten sam język. Jak mówimy o biznesie, mamy twarde kwantyfikatory jakiegoś sukcesu, konkretnie złotówki albo KPI-e, na przy NGO-sach, no to no, okej, okay, wysłaliśmy jakieś osoby do ośrodka na przykład, tak, no ale co to oznacza tak biznesowo, tak, no one mogą pójść teraz do pracy i tam zarabiać, ale też do końca też nie o to chodzi, tak, one potrzebują zmienić swoje myślenie, styl życia i tak dalej. Tak, no to Tech to the Rescue de facto, tak mówiąc, może być może innym językiem, to jest marketplace, gdzie po jednej stronie są firmy technologiczne, po drugiej stronie są NGO-sy, ale założenie jest takie, że często technologia może być super dźwignią do tego, żeby robić większy impact, nie? I tak naprawdę to było współzałożone przez kilku przedsiębiorców. My jako Ashoka tam na początku dokładaliśmy organizacje, którym można pomagać i no i tak naprawdę spotykaliśmy się raz na miesiąc i rozmawialiśmy o strategii tego przedsięwzięcia i to było no, takie forum osób, gdzie z jednej strony byli przedsiębiorcy, z drugiej strony właśnie były osoby też związane z NGO-sami i dzięki temu mam nadzieję, że też właśnie ta kultura współpracy fajnie funkcjonuje. To Influencers for Good to jest takie Tech to the Rescue, gdzie z kolei dźwignią ma być dojście do odbiorców. Okay. Mają tak naprawdę fanów. No i teraz jeżeli ja na przykład chcę wspierać rozwiązanie problemu związanego z depresją wśród dzieciaków, młodzieży na przykład, nie? No to mogę i nawet wynajdę jakiś super sposób, jak to zrobić, no to teraz mam wyzwanie, jak dotrzeć do tej młodzieży, nie? Super pomysł. A jak ja z kolei powiem, no to tutaj mamy twórców i oni mają dostęp do 6 milionów młodych ludzi w Polsce, tylko wymyślmy jakiś fajny sposób dotarcia, no to potencjalnie to jest super, ale to jest na dużo wcześniejszym etapie rozwoju niż Tech to the Rescue. Jeszcze taka inna ciekawa inicjatywa, którą staram się rozwijać teraz, jest Executives for Impact. Czyli bierzemy sobie super doświadczonych menadżerów, które mają bardzo szerokie sieci kontaktów i bierzemy sobie organizacje. I to w szczególności właśnie jak wybuchł kryzys w Ukrainie, no to wiele organizacji nagle było bardzo potrzebnych. W takim rozumieniu historycznie powiedzmy organizacja 10-osobowa, która gdzieś tam działała, wspierała migrantów, migrantki, miała problem z finansowaniem, miała problem na problemie często. Natomiast jakby dzisiaj nagle to były organizacje, które miały największą wiedzę i tak naprawdę mogły pomagać tysiącom osób. No i te organizacje nagle z kilku osób musiały się przeskalowywać do kilkudziesięciu, nagle musiały właśnie z zapisywania na przykład psychologów, które wcześniej było robione na kartkach, przejść na systemy call centrowe i jakby różne systemy IT. No i staraliśmy się łączyć tak naprawdę właśnie super doświadczonych menedżerów i ich organizacje, żeby bardzo szybko wspierać we wzroście takie organizacje społeczne, nie? I zrobić taki trochę marketplace kompetencji biznesowych i menedżerskich. I bardzo to jest ten etap rozwoju i mam nadzieję, że też trochę fajnego się uda zrobić dzięki temu. To też uważam, że jest super, bardzo super pomysł, dlatego że też jak rozmawialiśmy o tym case'ie Tech to the Rescue, padł taki taki przykład, gdzie była grupa firm IT i oni mieli naprawdę dużo takiego czasu, który mogli gdzieś wykorzystać.
ale jeżeli oni szukali swoimi siłami projektów społecznych, to to skończyło się fiaskiem, tak? A jeżeli mieli takiego partnera sprawdzonego, który zna ten rynek, no to mogli zaalokować te zasoby dokładnie tam, gdzie to było potrzebne i dawało największy sens w biznesie. Więc to, co mówisz, ten właśnie Executive for Impact, ja to spróbuję to wygooglować, ale szczerze mówiąc... Nie, 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 taka nasza nazwa robocza. Okej. Rozumiem, ale to super, super. A kiedy planujecie być z tym jakoś tak szerzej? Nie wiemy. Udało nam się pracować bodajże z 4-5 organizacjami, ale teraz zaczęliśmy też pracować nad naszą organizacją i jesteśmy po pierwszych takich dłuższych warsztatach strategicznych. W następny poniedziałek mamy następne właśnie z perspektywy tego, jakby kim my chcemy być, nie? I czy to jest miejsce na osobną inicjatywę, czy chcemy ją zrobić później, trzeba ją fundraisingować, więc kupę wyzwań jeszcze przed nami. No tak, to wiesz, jeszcze dosłownie zostało nam 5 minut, a mam takie 3 pytania, to już tak wcisnę może na koniec, bo Asheka, rozumiem, jest organizacją międzynarodową, ty dołączyłeś kilka lat temu na jakimś etapie, ale to jest tak, że macie jakiś zarząd w Polsce, ty jesteś reprezentantem, czy tutaj jesteś głównodowodzącym, jak to wygląda? No to jest tak, że w każdym kraju jest osobna osobowość prawna, w Polsce jest fundacja, i ta fundacja jest w ten sposób zorganizowana, że jest rada fundacji, jest zarząd fundacji i są kodyrektorzy. I od strony operacyjnej jest zarządzane przez kodyrektorów. Jestem jednym z kodyrektorów. Drugą osobą jest Agata Stafiej-Bartosik. I de facto Agata kiedyś prowadziła Ashoka sama, ja dołączyłem do niej. Agata jest w zarządzie, ja do tego zarządu, z tego co wiem, wchodzę w tym miesiącu chyba. I jest Rada Fundacji, na tą Radę Fundacji się też składają osoby, które są w Ashoce też w innych krajach. Rozumiem. Natomiast, to jest trochę formalnie, natomiast my funkcjonujemy, z jednej strony mamy tą organizację w Polsce, ale jest coś takiego jak Europe Forum, gdzie są wszystkie Ashoki europejskie przykładowo, no i spotykamy się regularnie i tam kolektywnie podejmujemy bardzo dużo decyzji. Nie? I wiele takich procesów, o których mówiłem, czyli szukanie Ashoka Fellows, czyli Venture, czy Fellowship, czyli wspieranie Ashoka, które są, to są takie europejskie grupy, gdzie znowu wtórnym jest, kto z jakiego kraju pochodzi, bo wszyscy razem współpracują właśnie też na takim jakby głównym poziomie kodecydowania też. Okej, to jeszcze 2 pytania i myślę, że będziemy pomału kończyć, bo już jest wpół do, ale o same persony, to znaczy kim są tacy społeczni inwestorzy, czy to są osoby, które już, nie wiem, sprzedały biznesy i teraz szukają nowych okazji, czy to są jacyś społecznicy, którzy mają extra cash, czy to, nie wiem, jeszcze jakaś inna grupa. No i pytanie drugie jeszcze, bo tak jak mówię, to już kończymy pomału, kto jest idealnym tutaj przedsiębiorcą społecznym? Chodzi mi nie o idealistyczne jakieś poglądy, tylko chodzi mi o target biznesowy, tak? Czy macie jakieś takie kryteria, którymi mierzycie? To z perspektywy inwestora, to właśnie chcę odczarować mit, że to musi być jakiś wielki milioner, który już nie wiadomo ile zrobił. I jeżeli ja mogę od strony finansowej zainwestować powiedzmy już 50 tysięcy złotych, no to de facto praktycznie co drugi informatyk teoretycznie od strony, czy mnie stać, mógłby być aniołem biznesu, więc mamy grube kilkadziesiąt tysięcy, jak nie set tysięcy osób w Polsce, ale to się trochę śmieje. Praktycznie wiele osób, które, ale tutaj jest ważne, może od tyłu jeszcze powiem, bo też nie chodzi o to, że ja wszystkie swoje pieniądze będę teraz w Impact inwestował, o czym wcześniej powiedziałem, ale ktoś, kto rzeczywiście jakby ma podstawowe gdzieś tam wyzwania bezpieczeństwa zaadresowane u siebie, gdzieś inwestuje nadwyżki finansowe i ma jakąś nieruchomość i funkcjonujący biznes, no to jak najbardziej może być takim inwestorem. I wśród tych, którzy są, to w większości to są współwłaściciele jakichś firm, biznesów, wcale nie dużych, a mniejszych. Jest bardzo dużo też osób, które gdzieś tam wysoko zaszły w różnych strukturach korporacyjnych, są gdzieś tam w średnim wieku i traktują na przykład właśnie wchodzenie jako aniołowie biznesu, jako taka formuła
być może wyjścia z korporacji, że zainwestują w jakiś projekt, zobaczą, może się bardziej zaangażują później, więc to jest taka trochę chęć przejścia ze świata korporacyjnego do świata bardziej startupowego i to jest taka druga persona, która najczęściej się pojawia wśród członków. A jeżeli chodzi o przedsiębiorców społecznych, mamy dokładne kryteria, jeżeli chodzi o Ashoka Fellows, tych kryteriów jest 5, nie zdążę wszystkich powiedzieć, ale to w dużym stopniu musi być przedsiębiorcza osoba, która chce rozwiązywać systemowo jakiś problem, która jest etyczna i która w ramach swojego myślenia i swoich rozwiązań jest w stanie wykazać też innowacyjność. Nie, czyli to nie są często powielanie jakichś pomysłów, które już gdzieś są, to jest pierwsza rzecz. To nie jest jakaś walka z symptomami jakichś problemów, tylko to musi być element systemowego rozwiązania jakiegoś problemu. I to są te główne elementy, których szukamy wśród przedsiębiorców społecznych. Okej, super. Tu też na waszej stronie macie bardzo bogatą bazę, także tutaj wklejam też linka. Chyba polskiej wersji nie ma, nie wiem, ja nie znalazłem, tak, ale bardzo mi się podoba, że działacie tak długo i macie ten know-how opracowany, więc tak naprawdę nie odkrywacie koła na nowo, tylko w zasadzie to odkrywacie rynek w Polsce na nowo, tym bardziej, że powiedziałeś, że badania były ostatnio 15 lat temu. Jest już pół godziny, to znaczy półtorej, ale jest pół do. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Myślę, że jest nam bardzo po drodze i jeszcze pewnie się spotkamy jeszcze raz. Bardzo ci dziękuję, że byłeś i jeżeli ktoś będzie miał pytania później do nagrania, to śmiało piszcie do nas, czy do Wojtka, czy do mnie, także na pewno będziemy jeszcze działać. Dzięki ci jeszcze raz wielkie. Trzymaj się, cześć. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.